Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z otwierania paczek z FIFA 14, a dziś ze mną jest... Mazałem Siłonsko. Jak widzicie, ja nie robię także FIFA 14 oddzielna seria, FIFA 17 oddzielna seria, tylko po prostu nagrywam z FIFA 14 i z FIFA 17, ale wrzucam to jako kolejny odcinek. No więc zaczynajmy. O, Casillasa mamy. Nie tak źle. Casillas już nie te lata. No. Nie te lata. Tu grał najlepiej w swojej karierze. No. Jakby to powiedzieć, te lata już dawno minęły. No, dokładnie. O, Marcelo mamy chyba z 20 raz. Ogólnie w otwieraniu paczek. Ja tutaj sobie robię drafta i mi wypadają sami zawodnicy Atletico Madrid. No cały czas mi Atletico leci. Ale to dobrze, że mi Atletico leci, bo przynajmniej jest granie mam. No. Na sześciu zawodników mam pięciu z Atletico, jednego z Bayernu. O, to dobrze. No i, teraz sobie dorzucę zawodnika Borussii Dortmund. Ja raz miałem tak, że cały czas mi wypadały z Portugalii, nie? Między innymi tam miałem Ronaldo i w ogóle, nie? Miałem cały skład podstawowy i pół z tego. Właśnie miałem z Portugalii. A, mi tu się fajny składzik robi. Chyba będę miał 100 zgrania. Będę miał czy nie będę miał? Będę miał 100 zgrania. No mam tak. Połowę zespołu to jest Atletico, a połowę to jest Liga Niemiecka, w tym jeden z Ligi Portugalskiej właśnie. No to nie tak źle ci powiem, nie tak źle. Teraz piłkarz Realu Madryt, Rafael Varane. Nawet go sobie wsadzę, bo jest lepszy niż obrońca, którego mam teraz obecnie. O, był nowy zawodnik Barcelony, Samuel Umtiti. Bardzo ładnie ta karta wygląda. Dodatkowo grasz karierę i masz Umtiti'ego karierę, to znaczy na początku FIFA 17 to Umtiti jest bardzo fajny, bo on jest młody i się będzie dobrze rozwijał i ma w ogóle ocenę bardzo wysoką jak na początku. A Gadzina mówił, że jego brat już sobie kupił 17 i tam jest w ogóle inna grafika i taka jak w 3D, a ja mówię, no to lepiej, no raczej. Wszystko a jest kiedy ci mówił? Dzisiaj na Angliku. No, wszystko inne i w ogóle. No bo jest wszystko inne. To jest prawda. No brawo, a jeszcze by mogło być coś takiego, że może, że wejść w sędziego i go sfaulować, że będzie musiał zejść, kopnąć w niego z całej siły piłką, że normalnie sobie namierzasz na niego, bam, na przykład w głowę albo w coś. I że potem, że jak daje ci żółtą lub czerwoną, podchodzi, bam, luta. To też by było dobre. No. Nie byłoby to głupie. Ani... Ale ten, coś miałem powiedzieć. O, Benzema. Ja w tej FIFA 17 ogólnie bardzo mocno wchodzą strzały z dystansu. O, to dobra. Benzema. Dobra. Tutaj już mamy czwartą minutę, więc w tym odcinku. Jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę oraz suba, a w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki. Cześć. Pożegnaj się. No pożegnałem się.